Priorytet trzeci programu operacyjnego Rybactwo i morze. Wspieranie wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa. Spot wykonany w technice animacji rysunkowej. Film otwiera biała plansza z napisem Program operacyjny Rybactwo i morze. Instytucja zarządzająca. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.gov.pl/web/rolnictwo/program/po/ryby. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i morze. Poniżej logotypy Rybactwo i morze. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Unia Europejska. Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Następnie na tle koloru morskiej wody pojawiają się animacje ilustrujące ścieżkę lektorską. Ekran wypełniają kolejno dane liczbowe zapisane ozdobną niebiesko-żółtą czcionką. Graficzne przedstawienia liczb odzwierciedlają dane przekazywane przez lektora. W trakcie filmu na ekranie pojawiają się rysunkowe, animowane kropelki wody. Słonek i słonka. Mają duże okrągłe oczy i szerokie uśmiechy. Prezentują dane i wskazują na ważne informacje na ekranie. Towarzysząca narracji animacja składa się z bogatych graficznie obrazków związanych z tematyką rybołówstwa. Pojawiają się kolejno animacje. Na morzu kuter rybacki ma zarzucone sieci, w które wpływa ławica żółtych ryb. Następnie ujęcie kutra przenosi się na ekran laptopa. Kolejne animacje ukazują m.in. ekran komputera z nagranym szkoleniem, otoczony książkami, mężczyznę przy konsoli w instytucji badawczej oraz modele statku, samolotu i śmigłowca. Pojawia się kuter na morzu na tle wielkich banknotów. Emituje w stronę morza fale oznaczone czerwonymi łukami. Następnie ekran wypełnią kolejno rysunki komputera, szafki z dokumentami i mężczyzny przy systemie informatycznym. Pod koniec filmu pojawia się mapa Polski z zaznaczeniem głównych rzek. Następnie ekran wypełnia tętniące życiem nadmorskie miasto, a na koniec otwarty laptop. Wokół niego cztery białe krążki z symbolami – kutra, motorówki, helikoptera i flagi Unii Europejskiej. Spot zamyka biała plansza z informacjami otwierającymi film. Od 2004 roku mamy pełny dostęp do funduszy Unii Europejskiej. W latach 2014-2020 część z tych funduszy trafiła do Polski za sprawą programu operacyjnego Rybactwo i morze. W ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego otrzymaliśmy ponad 531 milionów euro. Wraz z wkładem z budżetu krajowego około 179 milionów euro mieliśmy do dyspozycji 710 milionów euro, czyli ponad 3 200 milionów złotych. Program pozwolił na realizację działań w ramach 6 priorytetów. Priorytet trzeci. Wspieranie wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa. Celem ogólnym priorytetu trzeciego jest wzmocnienie efektywności systemu kontroli rybołówstwa oraz usprawnienie procesu zbierania danych rybackich służących do realizacji wspólnej polityki rybołówstwa. W priorytecie trzecim realizowane są działania skierowane do administracji odpowiedzialnej za kontrolę i egzekwowanie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa. Są to inicjatywy polegające na wspieraniu szkoleń dla rybaków w zakresie celów, założeń i realizacji wspólnej polityki rybołówstwa. Dofinansowanie uzyskały m.in. działania obejmujące zakup, instalacje i rozwijanie technologii oraz oprogramowania umożliwiającego gromadzenie, transmisję i zarządzanie danymi dotyczącymi rybołówstwa, modernizację i zakup statków patrolowych, statków powietrznych i śmigłowców, dopłaty do kosztów operacyjnych poniesionych w trakcie wykonywania wzmocnionej kontroli stad podlegających indywidualnym programom kontroli i inspekcji oraz zakupy innych środków potrzebnych do działań, kontroli i egzekwowania przepisów. Jednocześnie wsparciem objęto działania związane z modernizacją systemów informatycznych oraz gromadzeniem danych dotyczących rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego. W ramach wszystkich działań w zakresie priorytetu trzeciego podpisano łącznie 59 umów na kwotę ponad 120 milionów złotych.
Program operacyjny Rybactwo i Morze współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz budżetu państwa. Działania w ramach programu pozwoliły na wsparcie rozwoju i modernizacji polskiego rybactwa śródlądowego, rybołówstwa morskiego, akwakultury i przetwórstwa ryb. Program przyczynił się również do rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Ułatwił gromadzenie danych, kontrolę oraz egzekwowanie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej.